Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z takim w miarę szybkim testem, ponieważ chciałam Wam pokazać produkt, który ostatnio znalazłam do podkreślania brwi. Ja wcześniej używałam po prostu takich zwykłych cieni z Sephory, dokładniej to był ten odcień, to był taki średni brąz. Natomiast, no jak widzicie, mi się skończył, więc musiałam szukać czegoś nowego. Nie chciałam już używać cieni, bo mam wrażenie, że one w dotyku, w konsystencji są takie bardziej miękkie, takie, no niezbyt jakoś to się nadaje do brwi, nie jest to zbyt trwałe. W związku z tym szukałam czegoś nowego i znalazłam coś takiego. Jest to taki set dwóch cieni z firmy Essence, w kolorze akurat ja mam 01 Natural. Tutaj są właśnie dwa odcienie. Co mnie właśnie w tym opakowaniu zaciekawiło i co mi się spodobało, to to, że mamy tutaj aż trzy szablony do brwi, także dzisiaj spróbujemy ich użyć, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Ja te cienie kupiłam przez internet, chyba przez jakiś sklep internetowy, kosmetyczny, to nie było Allegro, ale nie pamiętam dokładnie jaki i nigdy ich stacjonarnie nie widziałam, a szczerze mówiąc też ich później już nie szukałam, więc byście musieli po prostu sobie zobaczyć, czy gdzieś tam są i co jest fajne, ten zestaw kosztuje dychę. Także dzisiaj sobie użyjemy, zobaczymy jak to wygląda, jak to się sprawdza i czy te szablony na coś się przydadzą. Ja sobie tylko schowam grzywkę trochę, żeby Was nie denerwowała, mnie nie będzie, ale Was pewnie będzie. Teraz sobie skośny pędzelek, to jest pędzelek z Haukura H85. I wybiorę sobie szablon, tutaj one są trzy, natomiast wiecie czym się różnią? Długością tej końcóweczki tutaj oraz stopniem tego skosa. Ja jak sobie tak przykładałam, gdzieś dotąd musiałabym mieć moją brew, a moja kończy się tutaj. Dobra, i ostatni rozmiar to jest rozmiar mały. I wiecie co, ten chyba będzie idealny. Natomiast one najbardziej się mieszczą, jeśli chodzi o tą długość tej końcówki, no bo one będą sięgać dotąd, a moje brwi gdzieś kończą się tutaj, także niewiele mi brakuje, żeby były dobrej długości. Dobra. I malujemy. Moja brew jest w ogóle niewymiarowa z tego, co widzę. No ale każdy jednak z nas ma inne brwi, także nie da się chyba tak idealnie dopasować. Zobaczymy, jak to wyjdzie z szablonu. Okej. To byłoby mniej więcej tak. Co sądzicie? Nie wiem, czy to wygląda właściwie dobrze. Ale chyba nie jest tak źle, troszeczkę sobie poprawię. Na pewno ten kolor jest ciemniejszy i ta końcówka jest ciemniejsza, bo moja, jak widzicie, tutaj na końcu już jest taka bardzo jasna. Na pewno to wygląda bardzo odrysowanie, ale może to kwestia przyzwyczajenia. Nie wiem, co o tym myśleć. Ja sobie zawsze brwi moje jeszcze i tak takim wyschniętym tuszem przejadę, żeby po prostu to było trwalsze. Wiecie co, teraz może to wygląda w ogóle śmiesznie, bo nie mam grzywki, nie mam włosów i to wygląda śmiesznie, także zrobię szybko drugą brew. Na pewno te szablony pomagają, jeśli nie macie nawet trochę uregulowanych brwi, bo ja je tam oczywiście delikatnie sobie reguluję, ale jeżeli w ogóle tego nie robicie, no to na pewno Wam ten szablon pomoże. Okej, i tak to wygląda. Rozpuszczę włosy tak, jakbym teraz już miała wyjść na co dzień i co myślicie? Trochę przerysowane te brwi, ja mam wrażenie, że już chyba lepiej mi było w moich naturalnych, ale może się mylę, może to kwestia przyzwyczajenia. Jakby nie było, muszę Wam powiedzieć, że tego zestawu generalnie używam, jeśli chodzi w ogóle o cień. Także sam cień Wam bardzo polecam, ma piękny kolor, zresztą sam kolor widzicie, że jest naprawdę ładny, taki brązowy i trwały. Natomiast no to z tymi szablonami jest różnie, to zależy od twarzy, od proporcji naszej twarzy, jakie brwi nam po prostu pasują, bo nikt z nas nie ma twarzy idealnie symetrycznej. No dobra, są osoby, które mają, ja nie mam. Także to wygląda różnie, zależnie właśnie od naszej buzi. Natomiast nie jest tak źle, ale nie wiem, czy podobają mi się takie brwi, czy nie, wolę sobie po prostu machnąć pędzelkiem raz i dwa
i mieć brwi takie troszeczkę bardziej naturalne. Nie wiem, co myślicie. W każdym razie ten zestaw Wam polecam, jest fajny i naprawdę dobrze się sprawdza. No i w dzisiejszym teście to już tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. No i do zobaczenia wkrótce, pa!